Cześć, dzisiaj temat siły w przygotowaniu motorycznym, niezwykle istotna sprawa, bez której ani rusz tak naprawdę, bo jeśli nie macie bazy siły, to nie zbudujecie szybkości, nie zbudujecie mocy. Można to porównać do tuningowania samochodu, tak? Mamy samochód, powiedzmy bazę Ford Focus z silnikiem 1.6 czy 1.4, dajmy na to, w benzynie i auto, które tak naprawdę nie ma opcji, bez oczywiście jakiegoś tam turbo doładowania, żeby nagle rozwijało jakąś moc. Może być, powiedzmy, szybkie po zakrętach, mogą być jakieś detale dopieszczone, ale tak naprawdę wyścigu wygrywać nie będzie. I tak samo jest z ludzkim organizmem. Musi mieć duży potencjał siły, czyli przypuśćmy ten w silnik V8, w który dalej możemy inwestować i który dalej możemy rozwijać. To również możemy przyrównać, mówiąc prościej, do naczynia szklanego albo do tej tablicy. Niech to będzie naczynie, którym wypełnimy sobie poszczególne umiejętności motoryczne i tym całym naczyniem będzie siła. Im większa jest ta tablica, im większe jest to naczynie, którym możemy wypełnić pozostałe umiejętności, tym większy potencjał do zbudowania szybkości, do zbudowania mocy i tak naprawdę o to w tym chodzi, aby zbudować jak najwięcej siły, jednocześnie nie tracąc oczywiście kwestii związanych ze swoją dyscypliną sportu. Więc tutaj musicie zrozumieć, że podstawy są najważniejsze i o tych podstawach dzisiaj sobie powiemy. Pokażę Wam między innymi poza omówieniem rodzajów siły również ćwiczenia bazowe. Jak je wykonywać poprawnie i jeśli nauczycie się tego, jak je wykonywać, będziecie ciągle progresować w tych podstawowych, wielostawowych ćwiczeniach, to da Wam to ogromną bazę do budowania pozostałych umiejętności motorycznych. Tak więc tutaj musimy się na tym mocno skupić i poza tym, że siła jest bazą, siła również pozwoli Wam lepiej się poruszać. Wasze ruchy będą pewniejsze, czy to na boisku, czy na macie, czy na korcie. Wasze ruchy będą bardziej precyzyjne i tutaj macie znacznie większą świadomość swojego ciała. Jesteście w stanie dużo bardziej wszystko kontrolować. Ruch również jest ekonomiczniejszy, czyli każde uderzenie piłką, uderzenie zawodnika jest znacznie mniej energochłonne, gdyż macie większy potencjał siły, czyli to samo uderzenie, które więcej wkładaliście wcześniej siły, bo ich jej tyle nie mieliście, wkładacie znacznie mniej energii, więc możecie pracować dłużej podczas tej samej pracy. Ze wzrostem siły również prawdopodobnie będzie wzrost masy mięśniowej szedł w parze, także też jest to istotne, dlatego że lepsza masa mięśniowa pozwoli chronić Twój organizm, Twój aparat ruchu przed jakimiś uszkodzeniami, naciągnięciami, zerwaniami. Jesteście zwyczajnie dobrze opakowani mięsem, dzięki czemu ryzyko kontuzji spada. Oczywiście jeśli połączymy to z odpowiednią mobilnością ciała, flexibility, czyli taką giętkością, to wszystko musi być na miejscu, bo jeśli zaniedbacie powiedzmy ten jeden słaby łańcuch w całym wiązaniu, zwyczajnie wszystko pęka. Więc musicie zadbać o siłę, o mobilność, o elastyczność swojego ciała. Trening siłowy również w żaden sposób nie będziecie spowalniać. Jeśli będziesz trenować mądrze, czyli będziesz to łączyć również z ruchami eksplozywnymi, z ruchami wytrzymałościowymi, o czym zaraz sobie powiemy, o tych wszystkich rodzajach siły, to nie ma opcji, żeby w żaden sposób ten trening cię zwolnił. To jest mit, który już dawno odszedł do lamusa i teraz zarówno sporty walki, jak i sporty zespołowe, wszystko się opiera na treningu motorycznym. Kiedyś tego nie było, kiedyś na przykład w sportach walki praktycznie w ogóle nie używano siłowni jako, powiedzmy, narzędzia wspierającego zawodnika. Dzisiaj jest to na porządku dziennym i ktoś, kto tego nie robi, zwyczajnie nie ma w ogóle szans, żeby wejść do gry. Rozwijanie tej umiejętności również da Wam większą pewność siebie. Wyobraźcie sobie, no kto jest pewniejszy siebie, osoba silniejsza czy słabsza. I tu nie mówimy, czy siła się do końca liczy w danej dyscyplinie sportu. Zawsze osoba silniejsza również psychicznie jest lepiej nastawiona i zwyczajnie pewniejsza siebie. Więc tutaj aspekt psychologiczny również ma bardzo duże znaczenie.
Teraz przejdziemy sobie do podziału siły, takiego powiedzmy najbardziej kompleksowego. Oczywiście tych sił można rozróżniać znacznie więcej, jakaś siła uderzenia i tak dalej, to wszystko zależy od sportu. Natomiast trzy takie główne siły, które powinniście znać, to przede wszystkim siła maksymalna, która raczej nie będzie przewidziana dla osób młodszych, które zaczynają z przygotowaniem motorycznym, czy po prostu osób, które dopiero gdzieś tam raczkują z treningiem. Raczej to będzie dla osób średnio zaawansowanych, więc tutaj ten trening jest niezwykle ważny i będzie on oparty o 2 do 5 powtórzeń. Oczywiście jedynki też się robi w celach powiedzmy sprawdzenia maksów, ale robi się to rzadko, żeby nie nadwyrężać układu nerwowego. Więc tutaj głównie pracujemy między 2 a 5 powtórzeń, ciężar w okolicy 85 do 100% ciężaru maksymalnego. Serię od 3 do 5 i tak to zazwyczaj wygląda. Czyli dla przykładu wykonujemy sobie przysiady w 5 seriach po 5 powtórzeń, gdzie ciężar idzie w górę, a ilość powtórzeń jest na tym samym poziomie. Więc tutaj pracujemy w treningu nad siłą maksymalną, następnie siła eksplozywna. 6 do 12 powtórzeń, ciężar od 60 do 80%. I teraz siła eksplozywna jest niezwykle ważna do tego, aby przekrwić te mięśnie, tak? Tutaj w tym treningu nie ma dużej pompy mięśniowej, czyli tej krwi aż tyle nie dociera do mięśni. Ten trening siły eksplozywnej pozwala Wam zachować bardzo dużą szybkość ruchu i jednocześnie nie pozwoli Wam zwolnić w treningu, więc siła statyczna jest ważna, ale nie jest wszystkim. Jeśli będziesz tylko statycznie wyciskał, to będziesz tak samo wyciskał ciężar i 40 kg i 80 kg. Jeśli będziesz na tyle eksplozywny, że 40 kg będzie latać jak piórko, to wtedy jest ok. Zostają spełnione warunki takiego treningu atletycznego, gdzie musi być ciągle praca nad tą eksplozywnością. I tutaj, aby pracować szybko, potrzebujemy mniejszego obciążenia, z lepszym czuciem mięśniowym i tutaj pracujemy właśnie z mniejszym obciążeniem między 60 a 85%. Tutaj pracujemy sobie na 3-4 seriach, czyli przykładowo taki trening siłowy zaczniemy sobie od przysiadów, później możemy zrobić na przykład martwy ciąg o prostych nogach albo hip thrusty, ale już na przykład z większą ilością powtórzeń, z mniejszą ilością serii i z mniejszym ciężarem. Ostatnim typem siły, który również musi się znaleźć w takim treningu atletycznym, motorycznym, jest siła wytrzymałościowa. Tutaj pracujemy sobie na 12 powtórzeniach do 20, a nawet do 30 stosuję i ciężar w okolicach 50-60% ciężaru maksymalnego, 3 do 5 serii. I te treningi siły będę omawiać jakby w poszczególnych już dniach, gdzie będę Wam pokazywał, jak pracuję z zawodnikami. Dzisiaj skupimy się na typowych, podstawowych ruchach, abyście poznali ich technikę, żebyście mogli w swoich bojach, gdy robicie te ćwiczenia, wykryć te błędy. Bo jeśli zobaczycie, usłyszycie pewne wskazówki, to da Wam to do myślenia i jednocześnie sprawi, że pomyślicie, że gdzieś możecie robić błąd. I nim jeszcze przejdziemy do samych ćwiczeń, chciałbym Wam powiedzieć, co musi się znaleźć koniecznie w Waszym planie motorycznym, czego nie może zabraknąć. Otóż mamy tutaj 5 rodzajów ruchu. Tak naprawdę trening atletyczny, motoryczny musi być 3D. Czyli nie tylko musimy pracować góra-dół, nie wiem, w pionie, w poziomie. Musimy również robić skręty, wszelkiego rodzaju rotacje i również ruchy przenoszenia, o czym się często zapomina, często tego brakuje. Mamy tutaj ruchy push, czyli wszelkiego rodzaju odpychanie w poziomie, w pionie. Pull, czyli ruchy przyciągania, ciągnące w pionie, w poziomie, leżąc, stojąc, w zwisie. Wkład, czyli nic innego jak przysiady, czyli obniżenie środka ciężkości wraz z ugięciem kolan, można to powiedzieć najprościej. I ruchy hinge, czyli wychylenie środka ciężkości w biodrach do tyłu względem pionowej osi ciała. Ostatni typ ruchu jest loaded carry i tutaj to jest nic innego jak przenoszenie ciężaru, czy to w rękach, czy przed sobą, czy na plecach. I te
tak naprawdę wszystkie 5 ruchów są mega istotne i nie może ich zabraknąć w Twoim planie. Jeśli chodzi o najważniejsze elementy samego treningu siłowego, no to oczywiście zaczynamy od konkretnej rozgrzewki, mobilizacji, rolowania, wszelkiego rodzaju przygotowania ciała, zwiększenia temperatury ciała, dogrzania stawów. Tutaj bardzo istotna jest rozgrzewka, pobudzenie układu nerwowego poprzez dynamiczne ruchy. Następnie przechodzimy do ćwiczenia głównego, gdzie właśnie pracujemy sobie w tym przedziale powtórzeń, powiedzmy 3, 5, coś takiego, maksymalnie do 2 schodzimy. I ten ciężar powinien być dosyć konkretny. Powinien on atakować duże grupy mięśniowe, czyli na przykład zaczynamy, nie wiem, od wyciskania na klatkę leżąc. Następnie przechodzimy do ćwiczenia w większej ilości powtórzeń, czyli już sobie pracujemy nad tą siłą eksplozywną bardziej i wtedy bazujemy na większej ilości powtórzeń, dynamiczniejszej troszeczkę pracy i na mięśniach antagonistycznych, tak? Czyli pracowaliśmy nad klatką piersiową i dla odpowiedniego balansu ciała musimy popracować nad mięśniami przeciwnymi, czyli z plecami. I przykładowo możemy sobie tutaj zrobić wysuwanie w jakiejś formie, czy to jest wysuwanie półsztangą, czy wysuwanie sztangą, obojętnie. To tak naprawdę już pozostawiam Wam do wyboru. Następnie praca akcesoryjna, czyli jakieś dodatkowe ćwiczenia, które mogą Wam pomóc w głównym ćwiczeniu, które zawsze ma jakieś słabe punkty, tak? Czyli przy wyciskaniu może nam brakować z dołu tej siły albo u góry, w jakimś stopniu mamy załamanie tej techniki, mamy załamanie siły i tutaj należy zwrócić uwagę, gdzie te słabe punkty są, a następnie dobrać ćwiczenia akcesoryjne, które będą wzmacniać poszczególne grupy mięśniowe, które pomogą Wam w głównych ćwiczeniach. Na koniec wykonujemy sobie ćwiczenia stabilizacyjne, tym kończymy trening i tak naprawdę to jest wszystko. W treningu siły nie chodzi o to, żeby się zajeżdżać, to nie jest celem w samym sobie. Nie masz być zmęczony, tylko masz dać bodziec do wzrostu. Musisz czuć pewien niedosyt po takim treningu. Jeśli jesteś wywalony kompletnie, nie masz siły, to nie jest dobry trening siły. Gwarantuję Ci, że nie będziesz robił dobrych progresów, a jeśli będziesz, to jest to początek Twojej drogi i będzie to przez chwilę. Trening siły musi być jak najefektywniejszy, jak najczęstszy, czyli musisz stosunkowo szybko się po nim regenerować, aby móc wykonać kolejną jednostkę. I tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, aby robić ciągły progres do przodu, a nie zajeżdżać się i robić do upadku jakiegoś mięśniowego każdą jednostkę treningową, bo gwarantuję, że i układ nerwowy, i ścięgna, i stawy, wszystko się posypie, dlatego trenuj mądrze i lecimy dalej. Okej, zaczynamy sobie od pierwszego ćwiczenia, czyli martwego ciągu w wersji klasycznej. Jak widzicie, rozgrzewam najpierw się pustą sztangą, Wam też ją polecam, nie wrzucenie od razu, nie wiem, 60-70% ciężaru, na którym będziecie pracować, tylko właśnie dynamiczną pracę, pobudzającą układ nerwowy, dogrzanie stawów. Zaczynamy sobie od dobrego ustawienia ciała, czyli biodra cofamy sobie w tył, plecy proste, sztangę ustawiamy na wysokości środka, śródstopia, nie może być ona wychylona za mocno do przodu, przez co jeśli będzie się tak działo, no to Wasze plecy będą zwyczajnie zbyt mocno obciążone. I tutaj następnie łapiemy sobie sztangę, łopatkę ustawiamy w depresji, czyli ustawiamy ją w dół, łokcie ustawiamy w rotacji, dynamicznie podnosimy sztangę do góry, prowadząc ją blisko nóg. Tutaj polecam Wam dłuższe spodnie, bo sztanga powinna iść po nogach praktycznie, aby była w równej linii z kręgosłupem, więc długie spodnie albo leginsy tutaj są wskazane. I co ważne, kolejna sprawa to każde powtórzenie traktuję indywidualnie, czyli odkładam sztangę, znowu ustawiam plecy, biorę mocny wdech i znowu podnoszę dynamicznie do góry. Natomiast ważna sprawa kolejna to oddech, tak jak wspomniałem, na dole biorę mocny wdech, podnoszę sztangę i dopiero wydech robię, gdy odkładam sztangę, czyli stabilizuję mocno cały korpus po to, żeby nic nie strzeliło w plecach, żeby to wszystko było stabilne. I to też jest częstym błędem, że osoby puszczają zwyczajnie te powietrze u góry albo w trakcie ciągu, przez co później są jakieś bóle w odcinkach lędźwiowych. Kolejną ważną sprawą jest oczywiście Wasza głowa.
Powinna ona być przyklejona do klatki piersiowej. Możecie jej zadzierać do góry, bo znowu będą duże przeciążenia w odcinku lędźwiowym. Kolejnym ćwiczeniem, które jest niezwykle istotne w budowaniu siły, jest oczywiście wyciskanie leżąc. Tutaj bardzo ważna jest również postawa wasza, gdzie zaczynamy tak naprawdę od samych nóg. Powinny one być wkręcone w ziemię, na zewnątrz ustawione, przez co będą nas dobrze stabilizować. Będziemy w stanie wycisnąć więcej i nasza postawa będzie znacznie pewniejsza. Więc tutaj zaczynamy od nóg, łopatki ustawiamy znowu w depresji, klatkę skierowujemy do przodu. Odcinek lędźwiowy jest jak najbardziej oderwany od ławki, czyli robimy lekki mostek i to Wam gwarantuje dobre ustawienie kręgosłupa, przez co te wyciskanie jest jak najbardziej bezpieczne. Kolejną ważną sprawą jest tutaj ustawienie nadgarstków, które nie mogą nam się wyginać do tyłu. Często to jest tak dosyć spotykane, że te nadgarstki uciekają i to nie tylko dotyczy się wyciskania, ale również jakichś przysiadów. Widać często, że mają ludzie tendencje i później jest duży ból w nadgarstkach, więc trzymamy je w linii prostej. Opiemy sobie tak jak jest wygodniej, szerzej niż barki oczywiście. No i generalnie opuszczamy sztangę po lekkim łuku, jak widzicie, nie jest to ruch całkowicie pionowy, po to, aby troszeczkę skrócić ten ruch sztangi i wyciskać więcej, a po drugie ustawić łokcie w odpowiedniej pozycji, czyli łokcie powinny być blisko ciała prowadzone, nie szeroko, przez co ten jakby ruch sztangi jest wymuszony, tak, w ten sposób. Dzięki temu chronimy barki przed jakimiś uszkodzeniami, łokcie, wszystko pracuje należycie i jesteśmy w stanie na takim wzorcu ruchowym budować duże ciężary. Mamy kolejne fundamentalne ćwiczenie, czyli OHP, overhead press, czyli oczywiście wyciskanie sztangi nad głowę stojąc. Tutaj nie używamy nóg, raczej głównie pracujemy górą ciała, więc nogi są stabilne, proste w kolanach, pośladki napięte, brzuch napięty, a więc jeśli sztangę trzymamy na dole, to robimy mocny wdech i nie puszczamy powietrza przez cały lift, tak? Czyli przez cały ruch nie wypuszczamy powietrza, dopiero wypuszczamy na dole, jak sztangę trzymamy nad klatką piersiową i znowu bierzemy mocny wdech, wyciskamy nad głowę w linii pionowej z kręgosłupem, tak? Czyli sztanga musi się znaleźć w linii prostej z kręgosłupem, nie przed głową. To jest częsty błąd, tego nie robimy. Tutaj znowu, aby nie obciążać tego kręgosłupa, musimy pracować w ten sposób i to nam gwarantuje bezkontuzyjną pracę. Łokcie tutaj, tak samo jak przy wyciskaniu leżąc, prowadzimy blisko ciała, dynamicznie wyciskamy nad głowę i tak to powinno wyglądać. Jesteśmy już przy przysiadzie. Tutaj zacząłem sobie od goblet squat, czyli z ciężarem trzymanym przed klatką piersiową. Bardzo polecam to ćwiczenie, ja sobie to zastosowałem jako rozgrzewkę. I generalnie, jak widzicie, przysiad powinien być głęboki, stopy ustawione mam do zewnątrz, co pozwala mi podnosić większe ciężary niż w przypadku stóp trzymanych równolegle. Więc taka opcja jak najbardziej do jakiegoś budowania siły jest lepsza. Tutaj musicie pamiętać o tym, aby ten zakres ruchu jednak był długi, duży, głęboki. Dlatego, że jeśli będziecie się zatrzymywać, powiedzmy, przed kątem prostym w kolanach albo tylko do kąta prostego, no to niestety wasze więzadła krzyżowe mogą się z czasem posypać, co jest dosyć częstym problemem wśród wielu sportowców, więc chodzimy niżej, poniżej kąta prostego przynajmniej i robimy to, czy to z mniejszymi, czy z większymi obciążeniami, nieważne, zawsze pracujemy w pełnym zakresie ruchu. Od przyczepu do przyczepu ten mięsień powinien pracować, dzięki czemu będzie on silny. Więc tutaj nie rezygnujcie z tego, żeby robić głębokie przysiady. Jeśli nie umiecie ich robić, to trzeba zmobilizować ciało, zmobilizować stawy skokowe, biodrowe. Nagrywałem już takie filmiki, jak to wykonywać, więc możecie poszukać na kanale Obsesji Doskonałości. Tam
dwa takie filmy nagrałem. Co jest jeszcze ważne przy przysiadzie, również oddech, tak jak przy martwym ciągu bierzemy mocny wdech, dopiero robimy przysiad, nie wypuszczamy go przez cały lift, dopiero wydech jest u góry, dzięki czemu znowu stabilizujemy ciało i zapewniamy sobie bezpieczeństwo. Więc tutaj bardzo ważna sprawa, jeśli o to chodzi. Kolana mogą oczywiście wychodzić poza linię palców, jest to mitem, że nie powinny. Jeśli nie będą wychodzić poza linię palców, to będziecie powodować bardzo duże obciążenie w stawie biodrowym, wychylając go zanadto do tyłu. Nawet o kilkaset procent większym niż normalnie, jakbyście wyszli poza linię palców, więc tutaj tego nie róbcie, nie starajcie się na siłę tego jakby kontrolować, bo zwyczajnie jest to normalne. Więc tyle jeśli chodzi o przysiad i przechodzimy do ostatniego typu ruchu, który wcześniej Wam omawiałem, czyli loaded carry, przenoszenie ciężaru. Tutaj możemy sobie zastosować jakiś spacer farmera, możemy zastosować wykroki. Polecam również właśnie jednorącz trzymać ciężar, dzięki czemu uzyskamy lepszą stabilizację ciała i jest to bardzo dobre ćwiczenie właśnie wzmacniające mięśnie głębokie. Ponadto oczywiście pracują nogi, pracuje zwyczajnie całe ciało, gdyż no jest to im większy ciężar, tym bardziej tutaj będziemy musieli się postarać. I tutaj mamy duże pole do popisu, jeśli chodzi o spacer farmera, gdyż na przykład zakładając na trap sztangę, której tutaj niestety nie mam, ale na taką sztangę, gdzie macie uchwyt neutralny po tych stronach, jesteście naprawdę dużo w stanie założyć. I tutaj proponuję Wam dwukrotność masy ciała, potrenować sobie z takim ciężarem, przejść kilka metrów, kilkanaście może, jeśli Wam się uda, i właśnie w ten sposób popracować. Oczywiście wcześniej przygotowując się do tego odpowiednio, czyli musicie mieć silne mięśnie brzucha, musicie kontrolować te mięśnie pośladków i tak dalej i stopniowo sobie w ten sposób pracować. Spacer farmera jest moim zdaniem bardzo dobrym ćwiczeniem. Wszystkie ćwiczenia, które tutaj byście nie robili w tym powiedzmy wzorcu ruchowym, to będą bardzo dobre, czy to będzie właśnie spacer farmera, czy wykroki, czy jakiś, nie wiem, chód z ciężarem trzymanym z przodu, to wszystko bardzo dobrze wpłynie na Waszą jakość ruchu, jeśli chodzi o Waszą dyscyplinę sportu. Tutaj na koniec jeszcze pokazałem Wam podciąganie, które również myślę, że jest bardzo ważne ćwiczenie w budowaniu siły i bardzo ważną rzeczą jest to, aby nogi były trzymane z przodu, tak jak tutaj widzicie, nie z tyłu podwinięte. Druga ważna rzecz to napięty brzuch, napięte pośladki i w ten sposób sobie pracujemy. Kolejnym ćwiczeniem, które możecie również wdrożyć do planu, już tak mówiąc dodatkowo, to jest oczywiście jakieś pompki na poręczach, tak jak tutaj widzicie. Również pracujcie w pełnym zakresie ruchu. Również bardzo dobre ćwiczenie, które powinno się znaleźć w Waszym planie. No i tych ćwiczeń tak naprawdę jest bardzo dużo. Oczywiście nie będę ich dzisiaj omawiał wszystkich, bo jest ich sporo. Ten materiał i tak już jest długi. Nie wiem, czy ktoś dotrwa w ogóle do końca. Jeśli tak, to bardzo mi miło. Jeśli czekasz na nowy odcinek z tej serii, to na pewno się nie zawiedziesz, bo będę następnym razem mówił o szybkości. Polajkuj ten post, zostaw komentarz i widzimy się, słyszymy się w następnym. Dzięki bardzo za obejrzenie. Na razie. Hej!